tym pokoju czuję się niepokój. Niespokojnie świszczy przyspieszony oddech. Tym oddechu czuję się gorączkę. Gorączkowo szukam papierosa. Gribojedow to nie jest typowy, ani tym bardziej topowy zespół muzyczny. Zespół muzyczny to najczęściej pewna umowa zbiorowa, jakieś wspólne działania mające dać po prostu sukces. A Gribojedow to trochę wspólnota, takie podobne przeżywanie świata, obserwowanie, a potem kanalizowanie tego, co się zobaczy w utwór. Bo my chyba po prostu lubimy ze sobą być. Łazić po górach, dyskutować, imprezować. Jak potrzeba, to się wspierać też. Ale sama przyjaźń nie wystarczy, aby stworzyć ciekawy i przede wszystkim czytelny przekaz. Doszło do niebywałej sytuacji. Udało nam się, co jest w ogóle wyjątkową sprawą, wyjechać razem, całym zespołem, żeby popracować i oczywiście idzie nam bardzo dobrze, wyjątkowo dobrze. Właściwie skończyliśmy w 4 dni płytę. No wszyscy generalnie pracują, poza tam niektórymi. Nie będę mówił, kto nie pracuje, bo niektórzy trochę się tutaj lenią. No jakby, no, tak już jest, no, niepotrzebnie nabrali skrzypce i wody w usta, ale co zrobić, no. I samą przyjaźnią nie nagra się po prostu ciekawych rzeczy. Potrzeba też trochę potu. Oto jest nasza zespołowa sesja, taka wyjazdowa, jakiej jeszcze nigdy nie mieliśmy. Kończymy album pod tytułem Wontonał. Jeszcze nigdy nie było takiego komfortu pracy i tak wiele czasu dla muzyki. I dla nas też, dla nas samych też. Oczywiście, że w sztuce nie powinno być miejsca dla demokracji, dla jakiegoś luzu. Właściwie to o dobry efekt zawsze trzeba trochę powalczyć. Ale my tutaj, w tym miejscu i w tych okolicznościach nabieramy prawa do odrobiny wakacji. To w sumie nigdy o tym nie rozmawialiśmy, nie? Aha. O czym? A o czym jest ten piosenek? Tak, to o niczym. No, to kamień z serca mi spadł. Ja, mnie tu nie ma, tutaj są twoi słuchacze, oni są, siedzą w tym pudełeczku tutaj. No, no i powiedz co. No. Bardzo mi się podoba. Bardzo ci się podoba? Jak bardzo? Ale kto? Oj, oj, oj. Dobrze? Masz trzy pałki? Nie masz? Są skargi ze sklepu, z wioski. Z GS-u. Bardzo liczyli na nas. No. Nie! Ja się boję. Zasadniczo jest to piękna okazja do kontemplacji i zastanowienia się w zasadzie, jak grać. Uważam, że obecnie gramy trochę skocznie, trochę smutno. I jest to piękne. Gorąco zachęcam do lektury zespołu Gribojedow.